Dawno, dawno temu był ciepły i słoneczny dzień. Nie ćwierkały żadne ptaki, w stawie nie plumkały żadne ryby, a o królikach to już w ogóle wszelki słuch zaginął. Ponieważ wszyscy zgromadzili się w pewnym miejscu, w jedynym słusznym celu. I nie ma się co czarować. Był to ślub jak z bajki. Patrzcie, no i miała mnie płakać. Ty to naiwna jesteś. Cześć. Cześć, maluchy. Cześć. Cześć. Witam państwa. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by połączyć Bi i Tomasza węzłem małżeńskim. A ty coś to za dobrze znosisz. Bo to porządny facet, a ona go kocha. To również niezwykły dzień dla ich rodziny, dla ukochanych królików. Twój największy wróg zamieszka ci pod nosem. Jakoś tam się dogadaliśmy. Będzie naszym prawnym opiekunem. Co tam, nią niech się lepiej opiekuje. Jeszcze jakiś czas temu wpadłbyś w szał i urządził niezły kogiel-mogiel. A tu patrz, dorosłem. Powitajmy przyszłą matkę. Jak ten granat bez zawleczki, co to zaraz zrobi bum. Zmieniłem się. I ojca, oczywiście. Ojca? Ojca. Nie jesteś moim ojcem! Jak chcesz wiedzieć, to widać ścigacie. Piotruś, halo. Piotruś, Piotruś, obrączka. Co? Tak, jasne, jasne. Gdzie ja ją? Zaraz. Tutaj? Czy tutaj? Chwilka, bo miałem ją w tym... A! Nigdy nie tam, gdzie się szuka. Litości, masz tylko dwie kieszenie. Teraz może pani pocałować męża. No co? Nowożeńcy. Piotruś Królik 2 na Gigancie. Bi i McGregor się pobrali i zaraz ruszyli w podróż poślubną. W Windermere zapanowała błoga cisza i spokój.